Witam z drugiego dnia ćwierćfinałów Mistrzostw Polski U16 Kadetów z Bytomia. I proszę Państwa, po raz pierwszy od iluś lat, co jeżdżę do Bytomia, mam okazję być na balkonie. To jest historyczny moment dla mnie. Pan Zieliński, kierownik, udostępnił tutaj kibicom z Wieliczki balkon. Ale wróćmy do meczu. 5 minut pierwszej kwarty. Wieliczka prowadzi 12-8. I zobaczymy, czy dzisiaj będzie tak strzelecko. Czy dzisiaj Wieliczka tak strzelecko będzie nastawiona. Wczoraj ponad 100 punktów. 12-8. Można powiedzieć, tutaj ŁKS Łódź ma nóż na gardle. Porażka ich eliminuje z dalszych gier, a Wieliczka zwyciężając jest już w półfinale. Na pewno będzie to sukces dla miasta, dla klubu. Tak jak wczoraj nie mówiłem, czego się nie udało juniorom u siebie, to uda się kadetom, tak myślimy. I kibice na pewno także, nie? I mocno kibicować. Ty też grasz w koszykówkę. Bo pogrywam. Pogrywasz, ale normalnie w klubie? Zastaw! Zobaczymy, jak dzisiaj Wiszecki będzie grał. 195 wzrostu teraz przy piłce, jak na pozycji rozgrywającego ładnie. Może z niego będą ludzie, dobry koszykarz. Tam go w SMS-ie na pewno jeszcze doszlifują, jak to się mówi, oszlifują diament. I Wiszecki, dwa rzuty wolne, a na tablicy, proszę Państwa, tylko 12-10. To są ćwierćfinały. Każdy chce wygrać. Specjalnie dla polskiej koszykówki młodzieżowej z Bytomia, z hali Kosyniera. Po raz pierwszy z balkonu. Po raz pierwszy z balkonu z Ibi.